Gdy latem 1940 roku skapitulowała Francja, a brytyjski korpus ekspedycyjny ewakuowany na wyspy utracił zdolność bojową, rząd JKM zaczął się obawiać niemieckiej inwazji na wyspy. Spodziewano się, że Niemcy przekroczą kanał i wylądują na południu Anglii. Drugim najbardziej narażonym na inwazję regionem było wschodnie wybrzeże Szkocji. Środki przeznaczone do obrony Szkocji i północnej Anglii były wyjątkowo skromne. W większości byli to rezerwiści, Home Guard, uzbrojeni w broń lekką. Dlatego też dowództwo brytyjskie skierowało do Szkocji większość ewakuowanych z Francji żołnierzy polskich, a było ich do końca czerwca 1940 roku około 20 tysięcy. Desant na wybrzeże Szkocji rozpocząłby się od ostrzału artyleryjskiego pozycji obrońców przez okręty niemieckiej marynarki wojennej. Aby przerwać morderczy ostrzał, zarówno załogi, jak i działa musiałyby być ukryte w bunkrach. Niestety nie było czasu na budowę umocnień ani odpowiednio dużo środków materiałowych, aby zabezpieczyć wszystkie potencjalne miejsca lądowania. Spodziewano się, że desant morski będzie wspomagany desantem z powietrza. Spadochroniarze niemieccy będą się starali zająć główne węzły komunikacyjne i mosty. Aby umożliwić szybkie przemieszczanie ciężkiego sprzętu, zdecydowano się na jego zamontowanie na platformach kolejowych i tak powstały pociągi pancerne. Września 1940 roku naczelny wódz wydał rozkaz sformowania 12 pociągów pancernych, których obsadę mieli stanowić polscy żołnierze, a obsługę techniczną parowozu pracownicy kolei. Początkowo uzbrojenie pociągu stanowiły dwa działka oraz 6 karabinów maszynowych na dwóch wagonach opancerzonych i dwóch platformach plus wagony techniczne. Pociągi ulegały systematycznej modernizacji. W kolejnych miesiącach przemysł brytyjski dostarczał kolejnych wagonów oraz pojazdów opancerzonych, carriers i dodatkowych karabinów oraz działek. W lutym 1941 roku zakończono proces formowania 4 dywizjonów pociągowych pancernych po 3 pociągi w dywizjonie. Do Szkocji oddelegowano dywizjon 4, pociągi J, K i L. Pociąg pancerny L patrolował północno-wschodnią część wybrzeża. Pociąg J patrolował rejon 5 i pociąg K monitorował trasę pomiędzy Edynburgiem i Berwick-upon-Tweed. Od wiosny pociągi pancerne rozpoczęły patrolowanie wyznaczonych tras oraz intensywne szkolenie. Przykładowo od lipca 1 do 30 września pociągi 4 dywizjonu wykonały 127 ze 130 zaplanowanych patroli. W dniach 9 do 10 września pociągi pancerne J wziął udział w manewrach 1 Korpusu Polskiego pod kryptonimem Rabbit. Innym przykładem współdziałania wojsk mogą być wspólne ćwiczenia w nocy z 28 na 29 września w zwalczaniu spadochroniarzy przeprowadzony przez pociąg pancerny L z brytyjskim Home Guard. Zachowała się notatka polskiego oficera krytykująca organizację kolei w Szkocji. Aby uzyskać zgodę na manewry oficerowe, musieli otrzymać aprobatę władz kolejowych. W roku 1942
Na stan dywizjonów weszły pierwsze czołgi i rozpoczęto intensywne szkolenie kierowców. Umożliwiło to płynne przejście załóg pociągowych pancernych do nowo formowanej 1. Dywizji Pancernej. Dywizjon 4, szkocki, pełnił służbę do lipca 1942. Pozostałe dywizjony rozwiązano do marca 1943 roku.